Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji. Recenzji trzech zapachów z rodziny Idol od Lancôme. Dzisiaj chciałabym jeszcze raz przypomnieć całą rodzinę Idol, gdyż mam nowy zapach od Idol, Idol Aura. Ten zapach różni się od pozostałych wizualnie, gdyż buteleczkę tutaj wzmocniono i zapach bezpośrednio może stać bezpiecznie. No, niby teoretycznie to też mogą stać, ale to już jest takie trochę mało bezpieczne. Tutaj telefonik jest po prostu oparty na takiej szerszej podstawie, zobaczcie. Piękna butelka, tutaj taki okrąg w środku widoczny, troszkę może mniej widoczny niż w Lancôme wersji On Tones. Ale zdecydowanie też piękna, piękna butelka. I w klasyce, prawda, również. Jak widzieliście klasyczną wersję, to pewnie wiecie, zapachy są wyprodukowane po to, aby w ten sposób pokazać nową technologię i dla kogo są wyprodukowane, czyli dla osób z młodego pokolenia, dla kobiet z młodego pokolenia. Mają imitować telefon, prawda? Cieniutki, mają być bezpieczne, możemy kupić do nich etui. I w tych case'ach rzeczywiście na pewno są bezpieczne, bez etui może nie do końca. Zdecydowanie są nowoczesne. Mamy tutaj trzy zapachy, które są właśnie przygotowane dla młodych dziewczyn. I mogłabym sobie wymyślić taki podział trochę na charakter tychże kobiet, które mają nosić właśnie zapachy od Idol. Idealne osoby dla tych właśnie perfum. Ja sobie tak wymyśliłam, że właśnie Aura, najnowszy zapach od Lancôme, Idol Aura, będzie nosiła kobieta delikatna, romantyczna, melancholiczka z charakteru, z osobowości. Już taka bardziej choleryczna osobowość Idol On Tones, natomiast kobieta pełna energii, sangwinik z osobowości Idol klasycznym. Idol klasyczna, mamy tutaj przede wszystkim róże i jaśmin z dodatkiem cytrusowo-gruszkowym. Mamy delikatną dawkę mandarynki, mamy taki niuans bardzo świeży i bardzo rześki, a jednocześnie jest bogato w bazie. Baza jest piżmowo-paczulowa, bardzo bogata, ale jeśli tego bogactwa nam brakuje, to wybierzmy wersję On Tones. Moja ulubiona, moja taka numer jeden, jeśli chodzi w ogóle o całą linię Idol. Tutaj nam się spora dawka przypomina Mademoiselle. I wiecie, naprawdę coś w tym jest. Rzeczywiście zapach bardzo pięknie pokazuje paczulę. Paczulę z piżmem. I jest również mnóstwo róży, mnóstwo jaśminu. Mamy takie zadziorne niuanse, troszeczkę ostrzejsze i takie bardziej karmelizowane. Nie wiem dlaczego, mimo tego, że w teorii tutaj nie ma karmelu, ani nie ma bobutonka, nie ma tak naprawdę nic gourmand, to mi się kojarzy karmelizowany cukier w tym zapachu, czyli jest taki posłodzony ten akord. Na pewno się znalazła tutaj wanilia madagaskarska, więc przypuszczam, że to o ten niuans ciepły, waniliowy i taki potulny chodzi. W rezultacie zapach jest bardzo namiętny i bardzo szykowny, elegancki i właśnie taki trochę rzucający się w nosy, zapamiętywalny, zdecydowanie. Jeśli mogłabym powiedzieć, że Aura i klasyczna wersja jest taka po prostu ładna i może trochę nudna, to Idol wersji On Tones, czy Idol wersji On Tones jest zdecydowanie zapamiętywalny. I jak powiedziałam tutaj, kobieta troszkę już taka ostrzejsza osobowość, choleryczka, czy też po prostu będąca na pełnych obrotach cały dzień i taka wszędzie biegająca szybko. I właśnie Aura, najnowszy z 2021 roku flanker, który wyszedł po to, aby podkreślić przepiękne bogactwo składników, zabierając jakby akordy głębokie, akordy paczuli, akordy, myślę, że tego właśnie waniliowego niuansu, takiego ciężkiego, karmelizowanego niuansu. To, co mi się podobało w On Tones, jest tutaj zebrane, ale nie jest źle. Jest bardzo rzeźko, czysto i bardzo romantycznie. Jest to piękny zapach, na pewno piękny na lato. Jest to przepiękny zapach dla kobiet, które się boją zapachów i które się czują czasem w zapachu
takie trochę przebrane. Mam bardzo dużo takich kobiet, czasem właśnie w perfumerii spotykam, które po prostu chcą pachnieć ładnie, przyjemnie, ale żeby delikatnie, subtelnie i żeby się tym zapachem nigdzie nie wzbudzać tak za bardzo zainteresowania. Tak, tak, takie kobiety też są. Więc to jest dziwne, bo raczej większość, duża większość kobiet chce mieć ogoniaste. Ogoniaste i takie z ogromnym syjaszem zapachy, które dominują. Ten zapach zdecydowanie nie będzie dominował. Mamy tutaj delikatnie, przepięknie podane kwiaty z gruszką, z piżmem i z takim cedrowym, może nawet właśnie kremowym, balsamicznym niuansem drzew. Drzewo kaszmirowe też na pewno tutaj jest. Nie wiem, czy tak w teorii jest. Wiem, że w którejś buteleczce na pewno się znajduje. Natomiast drzewo kaszmirowe też daje takiego niuansu właśnie lekkości, a jednocześnie ciepłości. Piękna woda, bardzo dobrze skonstruowana, jaka trwała. Kochani, zapach jest trwały, na nadgarstku nosił mi się cały dzień do wieczora, ale jest zupełnie niewyczuwalny. Jest po prostu taki migocący, pulsujący, jak prosecco. I coś w tym jest, gdyż jak ten zapach otwieramy i go w ogóle zaczniemy testować, to czujemy właśnie takie musujące jakby nuty. Nuty może troszkę prosecco, może troszkę właśnie tej gruszki, takich subtelnych akordów. Nie wiem, z czego to w ogóle wynika, ale zapach jakby trochę się ponawia po jakimś czasie i potem znowu zapominamy o nim. Nosząc go, testowałam go, kochani, raz globalnie, raz nadgarstkowo, a raz testowałam go w porównaniu. I Was tutaj na pewno troszkę zszokuję i zdziwię. La Vie est Belle Blanche. Zapach również z 2021 roku, najnowszy flanker La Vie est Belle. I zobaczcie, zapachy, które powinny teoretycznie nie mieć ze sobą nic wspólnego, mamy zupełnie inne bazy, to chyba coś tam się pomieszało w laboratorium, gdyż te zapachy są w środku, właśnie w nucie serca, dość do siebie podobne. I mimo wszystko, jak tutaj właśnie w bazie już zostaje właściwie całkowicie nuta La Vie est Belle, to tutaj ta nuta ginie, zatraca się i tak jakby nie była wyczuwalna. Zapach naprawdę mi się bardzo krótko przypominał. Sillage zdecydowanie minimalne, więc jeśli macie na niego ochotę, wstrzymajcie się do lata. To będzie na pewno lepszy moment, żeby testować Aura. Aura to jest zapach świetlisty, musujący, romantyczny, delikatny i na pewno zwiewny. Dokładnie zwiewny. I tutaj mega dla kogoś o osobowości melancholijnej. Delikatna, romantyczna kobieta, która nie do końca jest pewna, czy chce dzisiaj rzeczywiście założyć jakieś perfumy. Idealny prezent. Zobaczcie, macie trzy zapachy, trzy kobiety i myślę, że zawsze jakiś pomysł na prezent się znajdzie z tych trzech zapachów. Jeśli nie jesteście pewni, jaki, to po prostu spójrzcie na charakter i tyle. Bardzo dziękuję za komentarze Wasze, za Wasze łapki w górę, za subskrypcję. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Zawsze to jest motor do działania, do dalszego działania. I dziękuję Państwu pięknie za wszystko. Dobranoc i życzę miłego wieczoru.